Dobra. Nie lubię was, ale wam nagram coś. Poczekajcie trochę. Zaraz tu coś wykminimy. Albo nie, nie będziemy mu nic w sumie, tylko zobaczymy sobie tak. O. Poczekajcie troszku. Jak tu, żeby to. Kraina, o której nie macie pojęcia. Dobra. Tu już mam, o, patrzcie, zobaczcie to. Tu jest wylinka pająka z prawej strony i po lewej jest maniek. Ja jeszcze go nie widziałem w pełnej takiej okazałości, w takim jakby rozstawie. Bo on się teraz skulił, on się tam siedzi, on se odpoczywa, bo nie wiem, czy wiecie. Ale pająki po wylince potrzebują odpocząć, stwardnieć. To jest ten moment, kiedy pająk jest słaby, gibki taki, on ledwo chodzi. Ale co mogę wam powiedzieć? To jest potwór. Maniek prześcignął wszystkich, kurwa. Te pająki, co ja tu miałem, one liniały, ale tak jakby teraz zwolnił ten ich proces linienia. A on ciągle linieje. On może nie będzie z tych największych pająków, ale jest duży. Ja już widzę po odnóżach, że on jest bardzo duży. Że on będzie naprawdę. Że on już jest potworem. A to dopiero jak on wyrośnie na maksa. I ciekawe, może to jest samica taka masywna. No nie wiem, kurde, nie. To jest ciężko powiedzieć. No. Także zaczynam powoli jakieś tu filmiki robić, żebyście po prostu mieli sobie co obejrzeć. Zobaczcie, jaki maniuchna jest owłosiony, jakie on ma włochy. Ja nie będę mu wyciągał tej wylinki, bo ja chciałbym, żeby ona mu tam została i wyschła mu. Takie dodatkowe jakby ozdoba. No i tu są jeszcze monstera jest, nie? Czyli kwiat. On jest żywy. I on będzie tutaj sobie rósł. Maniek tu jeszcze nic sobie nie zrobił, bo jak ja go wrzuciłem tutaj, to już po prostu było dosłownie na drugi dzień on zaczął linieć. I podejrzewam, że on po prostu. Znaczy to tak na pewno było, nie? Że on zaczął. Nie kopał tu nic, nie zaczynał, tylko zrobił sobie delikatnie pajęczynkę. O, tu widzicie, takie wyścielił sobie. Tu sobie zrobił elegancko. O, tutaj tego kokosa. Tak sobie, o, taką jakby wejście zrobił. I sobie on tutaj wyliniał w nocy. No, bo wczoraj była 22, czy któraś tam przed, może zaczął, już leżał, widziałem, że leżał i zaczął linieć, ale mówię wam, jest potworem, jest ogromny. A ja dopiero sobie nie wyobrażam, co on będzie, jak będzie maksymalnie duży, nie? No, także manie, kurde, na dzisiaj. I zostawcie tą łapeczkę do góry. I dajcie suba, zostawcie komentarz. Nic was to nie kosztuje, a ja zyskam.